No i wchodzimy. Zobaczymy, co tu będzie, kurde, na nas czekać. Strange. Why is the door locked? I'd better find another way around. Halo, Lockhart, proszę mnie tutaj wpuścić. Halo, naparzam tutaj w twoją kudeczkę. Co jest grane, Lockhart? No nie, nie ma Lockharta. Moi drodzy, te drzwi to są jedyne drzwi, które są dla nas otwarte i to jest magazyn obrony przed czarną magią, ale żeby dostać się do prawdopodobnie miejsca, gdzie Lockhart jest, będziemy musieli przejść przez ten wir, który, nie będę tego ukrywał, ale był dla mnie bardzo uciążliwy za dzieciaka i bardzo nie lubię tej sekwencji, ponieważ niejednokrotnie musiałem przechodzić przez... O właśnie tak, moi drodzy. Tutaj musimy... No właśnie. Jednej fasolki, kurde, jednej pieprzonej fasolki. Dobra, nie będę tutaj czasu tracił na jedną fasolkę, bo to troszeczkę szkoda mojego cennego czasu. Ja wolę iść do przodu z grą, bo już i tak ta liczba fasolek nic nie zmieni w moim życiu. Tylko jedyne co, to będę niepotrzebnie czas tracił. No ale to pomieszczenie bardzo, przynajmniej mi przypomina konfrontację z szachami z Kamienia Filozoficznego na wersji PS1 i PC. Ponieważ, jak pamiętacie, w Kamieniu Filozoficznym na PS1 właśnie były takie kolorki, które reprezentowały ten pokój z szachami. No i macie teraz prezentację tego, co się dzieje z tym wirem, jeżeli nie zdążymy na czas. Po prostu ten wir nas cofa. Tyle. I teraz przechodzimy drogą, którą pierwotnie powinniśmy na początku przejść, ale z jakiegoś powodu nie przeszliśmy. I się udało mi przejść. Elegancko, możemy sobie stąd iść. Nawet gra nie jest w stanie nazwać tamtego pomieszczenia, ale okej, dobra. O, i mamy konfrontację tutaj oczywiście ze zbroją, bo czemu by nie? Jakby tego było mało w tej grze. Czy ja chcę się konfrontować? No nie wiem. A tędy gdzie przejdziemy? Gdzie my tędy przejdziemy? Do drzwi, ale te drzwi nas chyba zaprowadzą w inną stronę zupełnie. Aj, dobra. Niech będzie. Chociaż dobra, zobaczmy co tutaj będzie. Jak już robić 100%, to robimy 100%. Przechodzimy przez wszelkie zakamarki i sprawdzamy, co się dzieje. Aha, i cofnęliśmy się do momentu, gdzie uczyliśmy się tego czaru, który zastępuje nam Lumos. Już nazwę go w ten sposób, żeby nie było, że ja cały czas będę plątał język, bo naprawdę ciężko mi jest wypowiedzieć tamtą nazwę. Więc po prostu zejdźmy. I teraz co tu mamy? Tu mamy... Możemy stąd wyjść albo przejść przez te drzwi. O, a kogo my tu mamy? Lockhart, czy to ty? Tu masz jakąś skrzynkę, ale nie można jej otworzyć. O, Mr. Potter, I'm rather busy at the moment. Professor, I have some information for you. I think Moaning Myrtle was the girl who was killed by the monster 50 years ago. She may know where the entrance to the Chamber of Secrets is. Ah, well, okay, if you're sure. Uhuhu, czyżby przypał, panie Lockhart? Co to się dzieje? Halo, co to ma znaczyć? Oh, it's you. What do you want? To ask you how you died. Oh, it was dreadful. It happened right in here. I died in this very bathroom. I remember it so well. I'd hidden in here because Olive Hornby was teasing me about my glasses.
I hid in a cubicle and started crying. Then I heard a boy come in. He said something funny, a different language. Anyway, I unlocked the door to tell him and go and use his own bathroom. And then I died. How? No idea. I just remember seeing a pair of great big eyes, and my whole body seized up, and I was floating away. Where did you see the eyes? By the sinks. Look! The taps are turning into snakes! Try saying something in parcel tongue. Okay, I'll try. Open! Come to me. I'll go first. Well, it looks like you boys don't need me, so I'll be off. We'll be right behind you, Harry. Won't we, Professor? Oh, dear. Czemu mnie to rozbroiło jak ten, jak Lockhart powiedział takie oh dear, zamiast kurde, nie wiem, powiedzieć tak jak to w wersji PC-towej. Nie, ja nie pójdę z wami tam takie oh dear. Ale tak, mamy teraz wątek, którego nie było w wersji PC-towej, ale jest w tej wersji. Czyli mianowicie zjeżdżalnia do komnaty tajemnic, co osobiście mi się nawet podoba, że coś takiego jest. Ale osobiście za tym poziomem nie przepadam. Nie przepadam z tego względu, że nigdy nie potrafiłem go zrobić za pierwszym razem. Rzadko kiedy mi się zdarzało faktycznie zrobić go za pierwszym razem. No i spadłem, kurde, na głupi ryj się rozpierdoliłem. Ale tak, nie ma tutaj żadnych fasolek, tak więc jesteśmy, można by powiedzieć, że bezpieczni dla osób, które faktycznie chciałyby zrobić takie 100%. Ja właśnie doszedłem do wniosku, że o jednej rzeczy zapomniałem, a mianowicie upgrade'u do różdżki, kuźwa mać. O Boże święty, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Kuźwa mać. Ja pizgam. Dobra, zrobię to w jakiś inny sposób. Po prostu wam mniej więcej przekleję to, co powinniście widzieć. Niech mi będzie. Szkoda, że tego nie pokazałem tutaj, ale no, zapomniałem, wyleciało mi to po prostu z głowy, bo zależało mi na tych wszystkich kuźwa rzeczach. No i masz babo placek w tym momencie. I tak, kontynuujemy. Przed chwilą widzieliśmy nawet ładny game over. Ła, drzwi się zamknęły. Halo, co to ma znaczyć? Out of bounds. No, możemy obczaić, tylko fajnie byłoby jak najszybciej to obczaić, bo kurde... Jak coś to pisz, spoko. A patrzcie w ogóle na te glitche, nie? To jest normalnie w wersji konsolowej i emulatorowej. Patrzcie na to, nie? Incendio! Patrzcie teraz na to, nie? Niby ściana, nie? Niby coś tam powinno być. Patrzcie teraz na to. Nintendo!
No i dojechaliśmy, elegancko, kurcze pieczone. Ah, welcome, Harry. Here you are at last. Careful, Harry. I think he's lost it. Lost it? Moi? No. Not the great Gilderoy Lockhart. It's just that now is the time to end this little adventure. See? I shall go back to the school, tell them it was too late to save the girl, and that you both tragically lost your minds at the sight of her dead body. Oh, no. I know what he's gonna do. He's gonna try and hit us with one of his memory charms. Yes, indeed. The famous Lockhart memory charm. I'm sorry, boys, but it is for the best. No to jedziemy z Koksem. Czas na konfrontację z Gilderoyem Lockhartem. To było bardziej niż pewne, że prędzej czy później zawalczymy z tym cieniasem, który w sumie stoi w miejscu przez większość czasu. No i co? Konfrontacja polega na tym, że będziemy musieli rzucić czar w jego stronę, a dokładnie to zwykłe flipendo. I musimy go teraz pokonać, ponieważ on w tym momencie chce rzucić na nas czar, który spowoduje, że wymarzy nam pamięć. Aczkolwiek no nie uda mu się to, a przynajmniej na chwilę obecną mu się to nie uda. I ja się już o to postaram, żeby mu się nie udało. Oczywiście konfrontacja z nim jest bardzo prosta, ponieważ no nie jest jakoś ciężkim bossem. Wystarczy zobaczyć na to, że nie porusza się jakby za bardzo po tej planszy. On może co jedynie tam lekko w lewo, w prawo rusza, ale on nie biega aż tak bardzo po tej arenie. Większość czasu stoi w jednym miejscu, co już wskazuje na to, że trudny on nie będzie. Ale trochę ubolewam nad tym, że nie zdobyłem tego upgrade'u do różdżki, ale no to nie jest jakby nic takiego aż tak ważnego, nie oszukujmy się. No bo możemy nawet i bez tego upgrade'u grę przejść. Jezu, co on zrobił? Co on w tym momencie zrobił? Jak on się zbugował? Masakra. Ale przynajmniej wersja na PS1 zrobiła z tego jakąś konfrontację i cholera jasna, czemu? Czemu ja padłem? Oczywiście, że chcę kontynuować. Na szczęście nie było tutaj żadnego game overa, no ale sam fakt, że kurde, no przy nim dostać game overa, naprawdę, to już naprawdę ja muszę mieć jakąś klątwę w tym momencie na ten ostatni, na tą ostatnią sesję. A było tak kurde pięknie. Znaczy nadal jest pięknie, no ale no nie zmienia to faktu, że trochę ubolewam nad tym, że mi się nie udało. Aczkolwiek ja wiem, co ja mogę zrobić i ja po prostu pokażę fragment z mojego let's playa sprzed 8 lat. Na czym ten upgrade polega i co on tak naprawdę zmienia. W zasadzie to on niewiele zmienia, no bo okej, różdżka jest troszeczkę, jak to się mówi, mocniejsza, bo zamiast niebieskiego czaru, który teraz rzucamy, to mamy takie trochę mocniejsze flipendo. Ale czy aby na pewno to jest aż takie ważne w tym momencie, skoro nawet i tak nie walczymy z czarem flipendo, z ostatnim bossem, więc ech, nie wiem, no szczerze, nawet to nie jest żadna strata, muszę przyznać. Niepotrzebnie się zresztą striggerowałem. Ale sam fakt, że pomieszczenie, które było w kamieniu filozoficznym zamknięte, jest otwarte, no jest dla mnie zadowalający. I kuźwa mać, skupiamy się teraz w tym momencie i to naprawdę fest. Ron, are you okay? Ron! Yes, I'm through here, I'm fine! Lockhart isn't though. He got blasted by his own memory charm. What are we going to do now? Well, we can't get through this lot, it'll take ages. There's only one thing to do. You wait here and I'll go on. Ginny's been down here for hours, and if we waste any more time, it might be too late. Okay, Harry. I'll start trying to shift some of this rock so you can get back through.
See you. See you. Ron nawet nie brzmi na jakkolwiek przerażonego tym, co się dzieje. No i tak, Ron sobie jest za tą ścianą, a my możemy co jedynie iść dalej do przodu. No nic nam nie pozostaje, jak po prostu przekroczyć drzwi i iść dalej z grą. Takie to jest życie, moi drodzy. Musimy niestety żyć z tym jakoś. To jest creepy loading screen, nie oszukujmy się. Ale no, drzwi mamy zamknięte i teraz właśnie będziemy przemierzali przez komnatę tajemnic, a raczej do komnaty tajemnic, przez taki długi, wielki korytarz. I swoją drogą naprawdę level design w tym poziomie jest jak najbardziej spoko. Nawet bardzo mi się podoba i stawiam go na równi z wersją PC-tową, bo wersja PC-towa to w ogóle zdobyła moje serduszko, jeżeli chodzi o drogę do komnaty tajemnic. Ale tak, bardzo się cieszę, że w ogóle jakkolwiek wyglądał tutaj, była tutaj ta cała konfrontacja z Gilderoyem Lockhartem, bo uważam, że to jest coś naprawdę bardzo fajnego, że coś takiego ma miejsce. I co ja co jeszcze chciałem powiedzieć? No, że troszeczkę to zostało lepiej zrobione, a nie tak jak to było przedstawione w komnacie tajemnic na PC-ta, że po prostu to wszystko działo się w cutscence i Harry musiał lecieć do komnaty tajemnic, więc tutaj wielki szacun dla twórców, że coś takiego zrobili. Tja, teraz w tym momencie każde drzwi następne będą miały taki odgłos creepy, którego nie będę tego ukrywał, ale bałem się za dzieciaka. I loading screen, który był przed rozpoczęciem poziomu, o ile nie komentowałem tego, a mam bardzo krótką pamięć ostatnimi czasy, to jeżeli nie komentowałem, to skomentuję, jeżeli komentowałem, to jeszcze raz przypomnę. Loading screen z tymi drzwiami był rzeczą mega creepy za dzieciaka, jak czekałem, aż się ten poziom wczyta. Ale całkiem fajnie zostało to zrobione tutaj w tej gierce, muszę przyznać. I każde drzwi się po kolei zamykają, żadna się nie blokuje na kłódkę. To bardzo interesujące. I zauważyliście też to, że McGonagall w tej części jakaś taka mniej surowa jest wobec Harry'ego? Ona bardziej taka surowa była w komnacie tajemnic na PC-ta. Taka kurde, wręcz jako pierwsza podejrzewała, że to przez Harry'ego te wszystkie ataki mają miejsce. A tutaj jak gdyby nigdy nic. Nic się nie dzieje takiego. Nie wiem, nie rozumiem tego kompletnie, tego podejścia McGonagall, że w jednej części, znaczy w jednej wersji gry ona wręcz jakby mogła, to by oskarżyła Pottera o wszystko co najgorsze, a tutaj to tak jak gdyby nigdy nic mówi, ej, no nie jesteś winny, no jakby to jest bardzo straszne, lepiej spadaj do dormitorium, żebyś ty zaraz nie został zaatakowany, wiecie o co chodzi, takie, nie wiem, nie rozumiem tego, tak szczerze wam powiem. No i teraz drzwi zmieniły swój wygląd i wyglądają właśnie one w taki sposób. Co, szczerze powiedziawszy, design jest po raz kolejny ładny tych drzwi. I tak, zwracam na takie rzeczy uwagę. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś to triggeruje, ale jak mówiłem niejednokrotnie, ja w swoich let's playach zwracam uwagę na najmniejszą pierdołę. I uważam, że to wyróżnia trochę moje let's playe spośród innych let's playerów. Bo robię je w taki swój wyjątkowy styl, no nie? I gdzie my teraz jesteśmy? Ogromne szczury tutaj chodzą w tej komnacie. Dobra, szczur się musiał zmniejszyć. O Boże święty, kurde, teraz będziesz mnie prześladował? Głosie zasrany.
No, teraz trzeba innego ślimaka zaatakować. Tylko proszę nie oberwij Harry, bo będzie przypał. Już zaraz półtorej godziny będziemy mieli od tej sesji. Ale fajnie, że nie ma jeszcze ani jednego odcinka z tej gry na YouTubie, a ja już kończę tę grę. Bo ja to przypomnę raz jeszcze, nagrywam 18 kwietnia, czyli w ostatni dzień świąt wielkanocnych. A wy to no będziecie oglądali już w maju. O ile będzie to jeszcze maj, o ile to nie będzie końcówka maja, jeżeli chodzi o tę serię. I tutaj uwaga, bo tu jest lawa. Co zresztą możemy zobaczyć. Uff, Boże Święty, myślałem, że oberwę. Dobra, jest wszystko w porządku, ale stracha troszeczkę miałem narobionego tutaj. No i tyle. To co mogłem zrobić, to zrobiłem. Czy jest tutaj jakiś garnek z tym? O, mogę sobie podkę zrobić i to mi się teraz przyda. Akurat w tym momencie mi się bardzo przyda taki garnek.